the city of radiant virtue. It is time to reveal the truth of its darkness. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mage Seeker. Równo połowa gry za nami, więc wysyłamy tutaj kolejno. Dobra, tutaj to jest, są trzech rekrutów, to tutaj Oberon, po zasoby wysyłamy Nie. No a tutaj bierzemy Elarę i Midukarda. No i lecimy do siedziby w Bagnisku. Łowcy magów używają wiedzy przodka Kary, aby zbudować petrucytowego kolosa. Pewnie, tak jak było powiedziane, kopię Galio, ale takiego, który będzie nie bronił mieszkańców przed magią, tylko będzie zabijał magów. Bo to jest ta dobra różnica, że fakt, Galio broni ogólnie Demacji przed magią. Bo pamiętajcie, że Galio pierwotnie powstał między innymi w czasach, może nie w trakcie, nie powiem dokładnie, ale nie w trakcie, ale pewnie albo pod koniec, albo krótko po skończeniu się wojen runicznych. Albo nawet w trakcie wojen runicznych, gdzie magii na całym świecie, a zwłaszcza wokół Demacji, było w ch**a. Dzięki czemu Galio mógł, dzięki tej ogromnej ilości magii, cały czas funkcjonować i bronić mieszkańców Demacji. Ale właśnie, bronić mieszkańców Demacji, czy ogólnie bronić ludzi, ale nie zabijać magów. Bo dla Galio jest różnica, czy ktoś jest magiem, czy jest po prostu jakimś wielkim magicznym zagrożeniem. Bo mówię magiem, bo wiadomo, mag to jest oczywiście człowiek. Chociaż nie tylko, no ale wiecie, o co mi chodzi, nie? Po prostu istota żywa, a magiczne zagrożenie. To jest ta różnica, bo wiecie, są też takie żywiołaki, czyli stworzone dzięki magii żywiołów potwory, które mogły na przykład, też będąc poniekąd troszeczkę wzmocnione przez magię run świata podczas wojen runicznych, powodować w cudzysłowie drobne problemy. I większe zagrożenie stanowić ogólnie dla mieszkańców. I przez to właśnie powstał Galio, który miał bronić Demacji. Ale ponieważ Galio został zaprojektowany tak, a nie inaczej i ma też własny rozum i nie słucha się łowców magów, którzy chcieliby, żeby on zabijał magów, ale Galio ma totalnie wyjebane, no bo dla mnie go nie stanowią oni zagrożenia. Więc chcą po prostu odtworzyć stworzyć drugiego takiego kolosa, tylko aby ten finalnie właśnie magów zabijał. Tylko z tego, co się dowiedzieliśmy, ów kolos przestał słuchać się swoich twórców. Tak więc zobaczmy, z czym przyjdzie się nam zmierzyć tym razem. W kolejnym takim labie tworzącym kolosa. Sylas, czas wziąć na celownik laboratorium w Bagnisku, o którym dowiedziałeś się podczas ostatniej misji. Wnosząc z twojego opisu, przypuszczam, że łowcy produkują petrucytowe opancerzenie dla kolosa. Takie opancerzenie uczyniłoby kolosa praktycznie niepokonanym. No chyba, żebyś je przeładował. Bo to jest, jak mówiłem, petrucyt tylko magia magazynuje. Tak samo jak transformator magazynuje prąd. Tylko, że jeśli jedno i drugie przeciążyć, no to jedno i drugie eksploduje. Dobra, idziemy dalej. W takim razie zniszczymy je, nim łowcy dokończą dzieła. W ogóle ciekawa mnie to taka biała plamka na jednym jej oku. W sensie, nie wiem, czy to jest to, że Kara jakby nie ma oka i ma to jest, wiecie, tam jest kawałek petrucytu wsadzą? Chociaż nie, dobra, nie, jakby to petrucyt, to było to idiotyczne. Nie wiem, czy to jest, wiecie, taka ala. Bo to nie jest opaska, bo widać, że ona ma taką ranę przez oko. I nie wiem, czy to ma pokazywać, że ona po prostu ma tak uszkodzone oko, że oko jest całe białe, nawet tęczówka i rogówka są całe białe, cała gałka oczna jest po prostu biała przez to uderzenie, czy ona na przykład tam nic nie ma i nie wiem, wsadziła sobie tam jakieś takie sztuczne, powiedzmy, oko, tylko całe białe, na przykład właśnie z jakiegoś materiału, który po prostu podobny jest do petrucytu. No idea. Dobra, będzie walka? Będzie. Okej, no to się oczywiście zajmiemy najpierw walką, a potem się podleczymy. Ha!
Okej, okay, padł. Raz, dwa. No. Raz, dwa. Pierun? Nie. Unik? Raz. Kurde. Raz. O właśnie. W taki sposób. No i dobra, nie straciłem potek właściwie na tej walce, ale podleczyć się zawsze można. Tak, szybko nadrabiamy dystans. I pyk. Mamy skrzyneczkę. Raczej nie zdążymy w tym odcinku zająć się i tym laboratorium, i misją z Luxią, no ale to jest raczej drugorzędna sprawa. Mamy tutaj wir powietrzny. Wrogie będą wybuchać, zadając obrażenia innym wrogom w pobliżu, albo koszt zostaje zmniejszony o jeden punkt. No już wolę chyba to, nie? Chociaż, znaczy dobra, weźmy sobie to zamiast tego. Jak ma kosztować teraz tylko jeden punkcik, no to mogę sobie mieć to. Teraz dalej. Mamy jakiegoś maga wiatru. Znaczy, tfu, maga natury. No, ładnie. Okej, widzę, strasznie natura siepie tego typa. Znaczy, tego typa, tego kolosa. Boże, boli mnie strasznie, że to zaklęcie ma jednego wielkiego auto-aima na praktycznie wszystko. Kurde, unik raz. No, to jest ten drobny minus właśnie tego zaklęcia, czy tej kombinacji, czy to trzeba zrobić, to po uniku. Raz, dwa. Zasmać. Daj się zabić po prostu, nie? Dobra. Ale w sumie teraz tak właśnie tak mnie naszło, czyli patrzcie. Zgodnie z opisem Sylasa, a propos tego, co daje mu magia, w sensie to wchłanianie magii, to można by powiedzieć, że to jest takie uczucie podobne do narkotyzowania się tak naprawdę. Padli. Raz, dwa. Cyk, 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 cyk. No. Cyk, cyk. Cyk, cyk. No, nie wyszło. Kurde, zaś ten błąd, że nie zgarnąłem sobie magii. No, ale trudno. Okej, okay. Okej, okay, dobra, będzie odnowienie życia i potek. To zgarniemy je sobie stąd. Pic na wodę, albo przywrócenie many za każdym razem, gdy zabije. Okej, okay, może być. To jest właśnie o tyle fajne, że te latanie przez te... no to właśnie, przez te... Laboratoria, Boże. Tam się dziwię, no wiadomo, to jest laboratorium tak naprawdę. Nie jest jakimś dużym problemem, nie? Dobra, oba prowadzą chyba w to samo miejsce, ale warto wyblokować oba przejścia. O kurde, i to mi jeden przywraca pasek many za jednego takiego typa? Bueno! To jest naprawdę dobra rzecz.
ten perku oczywiście, który mam pod te zaklęcie podczepione. Ej, chyba, że to całą manę przywraca za zabicie typa. Trzeba to będzie sprawdzić teraz. No, come on. Dobra, jak to wygląda? Podobnie. Ale też bez walki pewnie nie obejdzie. Dokładnie. A, chociaż nie, dobra. Czyli zależnie od tego, gdzie pójdę, mogę uniknąć walki tak naprawdę. O, okej, tu jest srebrne skrzydło do uratowania. Dobra, jak pójdę tutaj, to mamy kolejną taką walkę. Okej. Dobra, najpierw to zniszczyć. Au. Wiesz. Dobra, teraz tak, najpierw sfokusować się na tego typa. Dobra, kurde, dalej nie wiem, czy bo teraz padło dwóch, ale ja nie zdążyłem zauważyć, czy dostałem magię za... czy magię. Czy mi odzyskało mi manę za jednego gościa, czy właśnie za obu. Dobra. Chodź. Kurde, to jest debilne, po co oni to tak obudowują, skoro te pociski z tych konstrukcji niszczą właściwie tę obronę, która ma bronić tej konstrukcji. Idiotyczne. Całą! Ja pierdolę, to jest zajebiste! Czy to jest tylko kwestia tego, żeby inteligentnie postawiać te pole statyczne? Skoro całą manę odzyskuje tak naprawdę. Jak ja dobrze to postawię, to ja jestem w stanie co chwilę rzucać te zaklęcia tak naprawdę. Tutaj, zwiększenia obrażenia magiczne, albo wszystkie zaklęcia kosztują 1 many, ale zaklęcie powiązane z tym atutem nie może być używane. Poproszę! Kurde, i teraz to za 1 many! No ja pertole! Zajebisty perk! I raz, i dwa, i trzy. Łatwiutko! Pyk! Pyk! I pyk, i pyk! Dobra, wiadomo, tylko jak zabiję tym konkretnym zaklęciem, to odnawia mi całą manę, ale samo to, że to właśnie tak odnawia manę, jest już zajebiste. Dobra, tutaj na górze. No niby jest do zniszczenia, no ale tam raczej nie wskoczę, nie? No nie, no nie ma bato. Tak to zniszczę, no to nie, też nie. Tutaj są tylko jak takie pomniejsze pierdoły tak naprawdę. Tutaj byłem, tutaj nie ma nic, no to idziemy dalej. Okej. Okay. Dobra, tam nie sięgnę, ale tam będę za chwilę. Raz, dwa, skrzynka. Raz. Dwa. To chyba trzy takie. No. No i ładnie. Nawet poszło, jakoś to poszło. Że w sumie, ej, ten, no, przecież teraz schodzę jeszcze niżej i powinienem znowu mieć regen many tak naprawdę. Dokładnie, i nie tylko manę, też życie. Ja w ogóle ani jednej potki nie zużyłem. Podczas tego przejścia. Przywraca z rej za każdym, gdy Sylas zabija wroga. Albo zaklęcie skupione przez wrogów zadają więcej magicznych obrażeń. Zajebista rzecz, poproszę. Może teraz kurde bym sobie z tego to wziął, tylko właśnie to jest ten problem, że ja nie pamiętam potem co to robi, nie? Bo tutaj nie jest poka... O, a nie, wróć, jednak jest. Zaklęcie 1 many. No, to sobie mogę to zamienić zamiast tego. Już dobra, trudno. Wybrałem, no to... To będę używał tego, co wybrałem. Choć nie wiem, trochę będzie mi teraz brakowało tego pulsu.
schowajmy lepiej. Zanim zabiorę ten klucz. Tylko szkoda, że zużyło mi to właśnie mój... moje... walnięcie błyskawicą, no ale... Au. Ale trudno. O, ale nawet proszę! Jak miło z waszej strony, panowie, że się tutaj ustawiliście. What? Czemu mi... O Jezus! Ej! Jak zajebiście! Patrzcie! Ja to mam za darmo! To mnie w ogóle many teraz nie kosztuje, przez to, że nie zamieniłem z tym. Bo to kosztuje po jeden, ale to się nie wlicza teraz do tego i to jest redukowane przez to. Ja mogę tym teraz walić, ile będę chciał. Mój bien! Podoba mnie się. Dobra, otwierać mi to przejście. Dobra, uciszacze, więc trzeba poczekać. Dwa. Trzy. Cyk. Hop. Pyk! Pięknie. Pyk, potka. No i jak miło. Mua! Jak ja kurde uwielbiam taką fajną synergię perków, nie? Oj, mamy teraz tarczę. Obrażenia magiczne są zwiększone. Albo przystosowanie 5. Znowu ta błyskawica. A mogę nie wybierać? Mogę, ale wtedy nie odzyskuję zdrowia. Kurde. Ajajaj, no to jest tak dobra synergia teraz, nie? Aż nie chcę tego zamieniać, niczego. Chociaż jak tego dobrze użyć, to mogę co chwilę mieć tego. Więc dobra, zamienię sobie zamiast tego. Tarcza zamiast tego. 2, 2, 2, 1. A, no tak, przecież... No nie, bo to było właśnie. 1 i tu to redukuje o 1. Kurde. Dobra, to już... Czy mogę zamiast chyba tego obok to wziąć? Wyszłoby na to samo. A miałbym chociaż mniejsze koszta many, ale trudno. Wolę te potki jednak mieć. Teraz już? Tak, to już tylko do kolosa. Ej, co? Zaś ta łepetyna? No kurde, myślałem, że coś więcej teraz będzie. Okej, okay, błyskawica. Dobra, ale błyskawica kosztuje bynajmniej... Nie dwa punkty, a nie. No i akurat błyskawice wziąłem, no nie wierzę. Dobra, zmienia się, hop. Bo to jest to właśnie, to nie jest... Walka z tym nie jest trudna w ogóle, nie? Znaczy dobrze swingować sobie te opcje i to wszystko, i to wystarcza. Dobra, użyję tarczy. Nie, też jest 23. Dobra. Czyli to mi tylko daje po prostu opcję, żeby... To mi tylko daje opcję, żeby sobie... tego użyć. O, come on! Serio! Właśnie te w ogóle, czemu ja nie używam tych kombinacji, które oni mi dają? Dobra, co się wylosuje teraz? Okej, okay, zaś to samo, no ale jak mam wybierać, no to już dobra. To mogę zrezygnować z tego darmowego... Z tego odnowienia many mogę teraz w sumie też zrezygnować, no bo w sumie po co mi to, skoro nie ma, skoro ten kolos nie przy... ten... Ten kolos nie będzie niczego... przyzywał, co będzie mogło pozwoli mi walenie tym, a akurat to zaklęcie jest silniejsze, a? Okej, okay, no to kosztuje akurat jeden punkcik, no mimo iż powinno kosztować dzięki przez jeden, jeśli kosztuje dwa, powinno kosztować jeden dzięki temu, no ale... Dobra, ja tam się kłócić nie będę, nie? Dobra, drugie podejście.
Dobra, mogę to pominąć? Mogę, więc poproszę. Też pominąć to przyspieszenie całej akcji tak naprawdę. Więc dobra, zobaczmy. Raz, dwa. A, coś tam bije, ale wiadomo, no, najważniej, najlepiej jest używać po prostu z kolejnych zakręć. Czyli najlepiej po prostu jest użyć zakręć, które sam ten mi daje. Okej, okay. Cyk. Raz, dwa, trzy. No i kurde, jeszcze kolejna zmiana i on jest zrobiony. Raz, dwa. Raz, dwa, cyk. Raz, raz, raz. Aset dla Becky nawet mogę odpalić tym nieskrępowany, bo czemu by nie? Mogę go przykuć? Mogę, ale nie wiem, czy to coś daje. A, coś tam biło. Ale samo to walnięcie z tego spela by go rozwaliło. W ogóle, czy to, jak to się okaże, to jest jeden, a ten sam kolos, którego rozwalamy za każdym razem, bo na razie to jest druga walka, jak trzecia będzie taka sama i się okaże, że to jest jeden, a ten sam łeb, który my ciągle z wami go, oni go co chwilę odbudowują, to będzie jakiś po prostu chory żart. No, szkoda, że nie możemy mieć tych zakręć, no ale tak jak to Sylas zaznaczył w którymś odcinku, niestety, ale te zaklęcia są zbyt niestabilne, żeby je ze sobą zabierać. Okej, okay, no i proszę bardzo, już mamy upgrade do kary za jedną za jednego pobocznego questa. No i pro, i do niego, i do Gideona także, no to bueno. Dlaczego wydaje się zaskoczony? Łowcy magów nie cenią ludzkiego życia. Zależy im tylko na władzy. Miałem rację. Ten pancerz uczynił kolosa odporny na magię. Trzeba go zniszczyć. No, chyba się audio zjebało, mam wrażenie. No i okej, okay. Szturm ogarnięty, ale w sumie to jest też takie nie do końca powiedziane, no bo jakby fakt, no niby odporny, ale to jest dalej pancerz z petrucytu, czyli pancerz, który da się po prostu przeładować i wszystko jest ogarnięte. Więc to nie jest nic szczególnie chyba trudnego, prawda, żeby ogarnąć całą sytuację. Pancerz, który widziałem, wyglądał na gotowy. Prawie skończyli pracę nad kolosem. Tak opancerzony olbrzym byłby prawdziwym postrachem. Dobrze, że zniszczyłeś ten pancerz, Sylasie. Naukowiec, którego dzienniki znalazłem, twierdził, że jego przełożeni chcą użyć kolosa do eksterminacji wszystkich magów. Także tych, którzy są łowcami. Proszę! Czyżby nie ufali swoim ludziom? To musiała być niemiła niespodzianka. Facet zdał sobie sprawę, że jego życie nic nie znaczy dla szefostwa. Ludzka naiwność nie zna granic. Byłeś jednym z nich. Chcesz powiedzieć, że nigdy nie wierzyłeś w sprawę? Nawet na początku? Byłem tylko chłopcem. Zupełnie wyprali mi mózg. Przypuszczam, że im dłużej tkwisz w tej organizacji, tym trudniej się z niej wyłamać. Tak, szkoda, że wielu ludzi dostrzega prawdę dopiero w chwili śmierci. No niestety. Okej. Okay. Proszę. Nowy obszar. Gdzie to będzie? Aż go sobie sprawdzę. To jest gdzie? To jest tutaj za tawerną chyba. Dobra, zgarnijmy najpierw tutaj. Dobra, coś chyba jakieś łupy dostaliśmy. Tutaj. Sporo łupów. Tu. Niech będzie. A nie, no tak, zapomniałem, że ona ma, kurde, ten. Ona ma... Ulepszyli szpital. O, to warto sprawdzić. Kurde, no niestety, to się jednak nie regeneruje. Chyba, że to się nie regeneruje po misjach pobocznych, ale może po właśnie misjach fabularnych się to
ogarnie. Dobra, on... No, on mi niestety też nie daje niczego po pobocznych. Okej. Okay. Widać dość mocny upgrade. Ile będzie w skrzynce? Kurde, czemu tylko 20? Ale patrzcie, kurde, tutaj cały, kurde, ogródek z ziołami. Tutaj faktycznie jakieś takie poteczki i tak dalej. Very nice, very nice. Dobra. Te warzywa się znaleźć samodzielnie, zajebiście. Zobaczę, co się tutaj skrywa. Nadgary scenariusz nie bolą, pewnie po kajdankach. Po kajdanach właściwie. Nie jest łatwo, ale przynajmniej jesteśmy wolni. Ile tutaj? 80. Kurde, no dajcie mi te 105, proszę! Już będę mógł mieć maksymalny level! Znaczy, maksymalny. Rodoloron i obrońców korony są zwaśnione. Podobno poszło o zaręczyny. Ej, wait! Czekaj, a czy... O kurde! Czekaj, czy... Nie. Wiesz, miałem rzucić, czy Garen nie miał się hajtać z Fiorą, ale chyba nie. Kurde, no jak na złość! Jak na złość! Kurde, ja jakąś misję muszę powtórzyć, bo jak mogę już teraz mieć ten maksymalny upgrade, no to czemu miałbym go nie mieć? Chyba, że jakąś skrzynkę tu jeszcze zgarnę. No kto wie, może jakaś się kryje. Okej, okay, to taki totalnie off topic. Tutaj jakaś notka. Okej, okay, nie wiem, czy to już czytałem, czy nie, ale w razie czego wam pokazuję. Tutaj otwarta. Wszystkie otwarte, co już zgarnąłem? Chyba tak. Są jakieś inne? No nie widzę niestety. Kurde, no jak na złość! No please, dajcie mi jakąś skrzynkę, w której będzie co najmniej 105. Dobra, before. Okej, okay, after ma po prostu więcej półek i jeszcze są osłonięte, spoko. No i w Mirażu właśnie możemy teraz raid na laboratoria ogarnąć. Aha, dobra. Okej, okay, ale na razie rajdy mam wszystkie na 100%. Czyli w rajdzie mamy jednego srebrnoskrzydłego i kilku więźniów do uwolnienia. No ale wiadomo, więźniów uwalniamy zawsze na koniec po zniszczeniu tego całego kolosa. I w sumie już zniszczyliśmy 4 takie chyba. Więc tym bardziej jest to śmieszne. No a to jest po prostu fala wrogów, tak więc... No, kto wie, jakbym to powtórzył, to pewnie byłoby mnie stać na kolejną akcję. No i tutaj, boże, ja muszę sobie jakiś poradnik obszarzyć, gdzie są te kolejne... Gdzie są te dwa srebrnoskrzydłe. Bo niestety, jak na złość, na necie żadnego poradnika nie znalazłem. Nie, dobra, tutaj nie ma nic. No i zobaczmy jeszcze... Właśnie upgrade od Kary, jak będzie wyglądał. Może też jej model tu do nas wróci. Dobra, model niestety nie wrócił, ale tutaj ten symbol jest chyba teraz pełniejszy. Znaczy nie świeci tylko ta połówka od Leilani, ale całe to. Na górze ten taki, taka półszysza powiedzmy, to jest też większe. Tutaj są belki drewna, jedno jest suche. A nie, bo to są drzewa petrucytowe, tylko właśnie te szare to już są takie mega wysuszone, z których da się właśnie robić petrucyt. A te... W sumie właśnie, albo te brązy są zwykłe? Dobra, nieważne. I tu jest to, nie? No i zobaczmy. Wiadomo, już tutaj już mogę wszystko u niej zrobić, no ale to dopiero z czasem. Mógłbym za tego tysiaczka wziąć sobie te magiczne, ale nie. Jak już, kurde, mam taką możliwość, to nie odpuszczę sobie, żeby tego nie... Żeby sobie nie wziąć tych maksymalnych obrażeń od Rukko. To po pierwsze, a po drugie, żeby... Już po prostu samego tego drzewka u niego nie mieć wymaksowanego, bo to jest jedyna rzecz, której mi tu brakuje. Brakuje też 25 zasobów. God damn it. Czemu nie mogło być więcej questów? Czemu to się nie może odnowić choć raz? Może jest to jakaś skrzynka, której po prostu nie widzę na przykład, no ale niestety raczej nie, bo byłaby pokazana na mapce. No to jednak troszkę boli.
Dobra, czyli tak, zostało nam tylko i wyłącznie misja fabularna, jeśli chodzi o właśnie Luxie. Tylko znowu weźmiemy Elarę i Dukarda właśnie, bo nie powiem, jakbym chciał zobaczyć, jak wygląda ten ulepszony grad kopnięć, no to jednak nie ma tu wro... o dobra, w sumie to widać. Okej, czyli mam takie mocniejsze walnięcie i po prostu posłanie takiego podmuchu powietrza przed siebie na takim stożku, czyli zadajemy obrażenia też wrogom za celem. Póki co. Tutaj ta dwójka to wiadomo, jest tylko te podstawowe póki co. Ale powoli, powoli i... Znaczy powoli pną się ku też upgrade'owi. Tak samo jak tutaj ta dwójeczka. Tak więc, very nice. Ale dobra, Lux w kolejnym odcinku. Ten ma 30 minut, a w sumie tylko i wyłącznie dlatego, że latałem po obozie, teraz szukałem rzeczy. Tylko i wyłącznie dlatego mam te 30 minut. Dobra, tutaj dalej takie sobie. Dobra, no to co? Ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Mage Seeker, w którym być może na start ulepszymy sobie właśnie Kajdany Sylasa maksymalnie, jeśli chodzi o ofertę Rukko. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!